te mgły jak w horrorze. No, ale jak ładnie. Te domy nawet jak urokliwie. Mamy jeszcze 3 minutki do celu, ale pozwolę wam napatrzeć się na ten widok. Bo jest na co. No to niech patrz. 3 minuty dla was. I dziupę. Ale owocnym mamy tą wyprawę. Naprawdę piękne miejsce. Tyle by nie zaowocowała czymś innym. Wiesz co, ty to wróżysz najgorsze zawsze. Najgorsze. Nie, no czemu? Przecież czytałaś, że jak ma się już 4 dzieci, to się ma, nie płaci się podatku dochodowego do 200 tysięcy złotych dochodu. No a wczoraj na TikToku wpadła nam taka informacja, że w Polsce opłaca się mieć tylko 4 dzieci powyżej, ponieważ tylko wtedy wychodzi korzystne zwolnienie z podatku. Powiem ci, żaglówkę tu wynająć. No. Teraz to będzie dziwna na żaglówkę, ale tak, latem. No, czyli stoimy dzisiaj, tak? Na noc. Troszkę się podprostowaliśmy, może nie jakoś kosmicznie prosto, ale nie jest źle, będziemy mieli głowy z tej strony. A tymczasem taki mamy widok. Dziś będziemy jeść kolację przed takim Discovery. Nasz malutek się rozchorował. Jakaś go chyba trzeba morska dopadłość złapała. Ja nie choruję. A ja będę testować właśnie suszarkę. Bo jak wiadomo, nasza suszarka nie działała na przetwornicy. A teraz jak... Znalazła porę, kiedy akumulatory są po całej nocy, po całym zeszłym dniu słabo naładowane, a nie ma słońca, żeby ładować. Spróbuj, zobaczymy. No zobaczymy, no. No działa. Uznajmy, że są prawie wysuszone. Bo jeszcze muszę prostownicę odpalić, żeby był prąd. Ale już jesteśmy ile w podróży? Trzeci dzień. Trzeci dzień, no. No nie ma pogody takiej, żeby ładowało to. Ale wczoraj było chwilę słońca i zdążyło się tam podładować, no to dziś jest cały czas zachmurzone i nie ma prądu. Znaczy nie ma, no cały czas chodzimy, światło nam świeciło w północy, telewizor ładujemy, wszystko tak, że no widać różnicę. Widać, tym, bo wcześniej nie mieliśmy nawet, żeby lampki zaświecić. Prostownica dała radę bezproblemowo. Nie wyskakiwał żaden błąd na przetwornicy, jak prostowałam włosy prostownicą. Kamek już w obuwiu jest dnym. Szymoneka niestety boli brzuszek, zaraz dzieci wkładamy w fotelik. Mieliśmy dzisiaj pochodzić na spacerze, ale odpuszczamy spacer, skoro Szymonka boli brzuszek. Jedziemy do jakiejś apteki, pogoda też jest taka paskudna. Raz mży, raz nie. Także dziś odpuszczamy, ale w lato tutaj przyjedziemy. Pobiwakować trochę, chociaż nie w tym miejscu, w tym jest bardzo krzywo. Jak tam, Szymonku, się czujesz? Nie to. No, musimy zaliczyć aptekę i coś kupić na brzuszek. Jakiś syropek, jakieś kropelki, tak? No, więc nie pochodziliśmy, co jedynie co tutaj sobie kawkę wypiliśmy. Z tego punktu. Kamek zjeżdża z najazdów. Dobra, idziemy się składać dzieci do fotelików. Widzimy się w kolejnym miejscu. No i robimy serwis. Serwis robimy pod Tarnowem na
Circle K. Jest taki punkt. Eurodrop. I otoż tu robimy serwis całego kamperka. Już jesteśmy w drodze. 28, 9, 33 dni w sumie. Nie za dużo, a już pełna kaseta. Oszczędzimy Wam widoku wylewania naszej kasety. Natomiast serwis się robi. Więc prąd wszystko macie pod ręką na takich punktach. Bardzo fajne, pomyślane i darmowe. Luks. A mieliśmy się zatrzymać gdzieś na kempingu. Na jednym stanęliśmy, ale okazało się, że sezonowy. I niestety, ale to nie sezon. A jak? Przestawiamy się. 10 litrów wody. Złotówka. Więc sobie zatankujemy też wody, bo tak, jesteśmy na dwa razy. Mamy trzy kreski. To akurat zatankujemy sobie za 5 zł 50 litrów i nam starczy spokojnie jeszcze 3 dni. Albo przejściówkę na to. Są w domu wszystkie rodzaje przejściówek, europejskie i nieeuropejskie. Dobra, i zaraz będzie jeszcze z powrotem 4 garnki. No i my już po serwisie. Powiem Wam jeszcze tak z punktu widzenia praktycznego, to musicie mieć dużą przejściówkę do zakręcenia, bo my musieliśmy garczkować. Serwis jest za darmo, kasety, wody, więc my już jesteśmy po serwisie i nam to spokojnie starczy do drugiego. A teraz jedziemy. Stacja paliw Circle K. Na dole macie współrzędne tego miejsca. Jakbyście jechali do Zakopanego i musieli zrobić darmowy serwis, no to dajemy Wam na miary. Tak jest. A teraz... Am-am. Zakopiec. Jakie am-am? Teraz jemy? A, chrupki. Dobra, teraz am-am. Pa, pa. No i jesteśmy w Zakopanem. Łoszczypek. W sumie dopiero tutaj nam pojawił się korek. Poronim był delikatnie zakorkowany, ale to był boczkiem. No. A teraz do ronda, więc to naturalna sprawa. Zobaczymy jak dalej. Mamy 8 minut teoretycznie na ten parking, na który już staliśmy. Zobaczymy, czy będzie tam miejscóweczka. Oby była. Będziemy z takim nastawieniem, że ta tam będzie. Marihuanę możesz kupić sobie normalnie w paczkomacie. O, tu kupisz produkty z CBD. Ale jaja, ten Zakopany to jest bardzo cywilizowany. No już jesteśmy. Stanęliśmy sobie tu, gdzie pierwszy raz, jak byliśmy w Zakopanem, staliśmy. Czyli naprzeciwko tego wyciągu narciarskiego. Jeszcze jakieś kamperki tutaj stoją obok nas. Fajny widok, bo jest tu oświetlone teoretycznie. Jeśli chodzi o to miejsce, jest taki billboard, jak się wjeżdża, że dla klientów wyciągu oraz basenów to miejsce jest za darmo. A jeśli nie korzysta się z ich usług, to 10 zł opłata jednorazowa, tak? Jednorazowa, tak. Więc zostajemy, stajemy. Jak przyjadą Natalia z Tomkiem, to wtedy stwierdzimy, czy przyjeżdżać pod kościół, czy jednak tu zostać. Witamy Was wieczorową porą. Zakopane już się budzi sylwestrowo, co chwila strzały fajerwerkowe, fajny widok. Do nas dojechali znajomi, Natalia z Tomkiem. Nie nagrywaliśmy tak naprawdę nic, bo po pierwsze do południa Szymonka bolał brzuszek, więc zajęliśmy się Szymkiem, a potem poszliśmy tutaj na zakopiański spacer rodzinnie i nie było czasu na kamerę, poza tym w ręce zimno. Tak więc jesteśmy już, o, a teraz Szymonek bałagani, trzeba mu pomóc sprzątać. Sąsiad się zbiera, bo powiedział, że na kamerze niekorzystnie wygląda i mam go nie kamerować. Mąż tutaj świeci bębenkiem brzusznym. Będzie tutaj akapela dawału w Sylwestra. Ale chciałabym się pochwalić, bo tutaj dostaliśmy prezent od naszych sąsiadów, którzy tutaj stoją przyczepą. Od Natalii i Tomasza. Tak, patrzcie. Plener najfajniejszej rodzinki na świecie. To my. Coś wybucha. Bo tam wyłączyła. No, także dostaliśmy taki plener. Będziemy teraz planować, gdzie, co chcemy i co będziemy jeść. Na przykład mamy styczeń, dietą pudełkową go ogłosiliśmy. I będziemy jedli pizzę. Co ty na to? Tak, pizzę ja lubię. I twój brzuch. Moje BMI lubi wszystko. Poza śmietaną. No, parking pełny. Po prostu, zobaczcie. A bo ja nie wiem, czy ja nagrałam w ogóle, że my stoimy na takim parkingu. A to zaraz wyjdziemy, to Wam nagramy. Dzieci u sąsiadów siedzą, a my się zbieramy. Idziemy na spacer i idziemy się spotkać z Agnieszką i Mańkiem, bo są pod Krokwią na kempingu. Tak, więc zbieramy się. Zbieramy się i potem się szykujemy do Sylwestra. Marzeń.